Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu z zakółka. Jakiś czas temu dotknęły nas wielkie ograniczenia we wszelkich praktycznie dziedzinach życia. Również te osoby, które przystępowały do egzaminu na różne kategorie praw jazdy. Ośrodki były zamknięte, 4 maja zostały otworzone. Oczywiście pewne ograniczenia są, a o tych ograniczeniach właśnie porozmawiam z dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach. Zapraszam serdecznie Państwa na rozmowę. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry, witam Pana. Witam Państwa. Panie Dyrektorze, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wznowił egzaminy teoretyczne, praktyczne. Jak długo wstrzymana była działalność? Wstrzymaliśmy egzaminy od 17 marca z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Mieliśmy trochę tych przypadków dużo w naszym województwie i w województwie warmińsko-mazurskim. Postęp osób zwiększających się z tym potwierdzonym przypadkiem już był dość duży. W związku z tym, żeby tego zagrożenia nie zwiększać, wstrzymaliśmy od 17 marca egzaminy. Wstrzymanie było do końca kwietnia. Od 4 maja wznowiliśmy już działalność naszego ośrodka i przeprowadzamy egzaminy teoretyczne, praktyczne, tak samo i szkolenia. Co się zmieniło w przeprowadzaniu, oczywiście w związku z sytuacją w kraju? No tak, mamy tutaj szereg środków ostrożności, które wprowadziliśmy w naszym ośrodku. Przy wejściu mamy dezynfekcję obowiązkową rąk, wchodzimy w rękawiczkach, w maseczkach, zdajemy egzamin też w maseczkach i w rękawiczkach. Robimy też dezynfekcję ponownie przed każdym egzaminem. Mamy ograniczone miejsca i w poczekalni, i w sali egzaminacyjnej. W sali egzaminacyjnej na egzamin teoretyczny jest to 7 osób z zachowaniem odstępu 2 metrów od siebie. Potem mamy egzamin praktyczny. Tutaj też w samochodach jest dezynfekcja każdorazowo po egzaminie przeprowadzonym. Też jest maseczka, też są rękawiczki. Samochody są na koniec dnia ozonowane wszystkie. Także takie są środki ostrożności zastosowane. Oczywiście, tak jak Pan wspominał, maseczki, rękawiczki w samochodach. Jeszcze kategoria praw jazdy jednośladem, prawda? Gdzie zakładamy kask. No, można powiedzieć praktycznie rzecz osobistą bardzo. Jak to wygląda w przypadku egzaminów właśnie na kategorię AM, A1, A? No tutaj sytuacja z kategoriami na motocykle jest o tyle lepsza, że mamy ten dystans zachowany z jednej strony, a z drugiej strony kwestia kasku. No tutaj możemy przyjść ze swoim kaskiem. On musi być zaopatrzony w system komunikacji z egzaminatorem. Możemy skorzystać z kasku udostępnionego przez ośrodek, ale wtedy już musimy mieć własną kamizelkę, nie kamizelkę, tylko kominiarkę, żeby zabezpieczenie mieć. Oczywiście nasze kaski są też dezynfekowane, ozonowane każdorazowo, także tutaj te środki ostrożności też mamy zachowane. Czyli taki zdający egzamin na jakąś z kategorii na jednoślad może być pewny, że jeżeli przyjdzie, to założy sterylny ten hełm. Tak, ma swoją kominiarkę, więc ją zakłada. Zakłada nasz kask, który jest ozonowany, więc tutaj nie powinien się czuć dyskomfortowo i spokojnie powinien przyjąć się, przystąpić do egzaminu i spokojnie go przeprowadzić. Czy w związku z tymi wszystkimi ograniczeniami wydłużył się czas oczekiwania na egzamin? Troszkę tak. No tutaj jednak ten czas dezynfekcji pomiędzy egzaminami zajmuje trochę czasu, siłą rzeczy, więc
no, troszkę jest większa przerwa między egzaminami, ale nie jest to, tak powiem, mocno uciążliwe i tak jesteśmy z każdym zdającym umówieni na godzinę, także ta godzina nie ulega zmianie, no, po prostu my robimy trochę tych egzaminów mniej siłą rzeczy, ale dajemy sobie radę i myślę, że tutaj na razie kolejki nie są aż takie duże, żeby tutaj jeszcze jakieś inne zmiany czynić. Samo egzaminowanie przyszłych kierowców to nie jedyna działalność ośrodka. Ośrodek prowadzi jeszcze na przykład dodatkowe kursy reedukacyjne dla osób, które potrzebują, no, zmniejszyć sobie ilość punktów na swoim koncie. Czy tutaj też to jest nadal przeprowadzane? No tak, oczywiście to cały czas przeprowadzamy. Takich osób jest niestety coraz więcej. Na tyle więcej, że musieliśmy to rozpocząć nieco wcześniej niż całą naszą działalność ośrodka. Przeprowadzaliśmy wtedy taki kurs za pomocą internetu online. Udało się to przeprowadzić i już dzięki temu te osoby mogły sobie te punkty karne zredukować, zmniejszyć. Teraz już przeprowadzamy to w salach szkoleniowych, one są dość duże. Mamy też zachowane odstępy między nimi i jest to forma bardziej wykorzystana przez osoby, chętnie z tego korzystają, ponieważ czasami, no, jakieś problemy występują techniczne, czy ktoś nie ma możliwości połączenia się z nami internetem, nie ma odpowiedniego sprzętu, laptopu, więc wolą przyjść normalnie, to jest spokojnie w maseczkach i z dezynfekcją, z odstępem miejsc i taki kurs przeprowadzić. Jest jeszcze na terenie ośrodka miasteczko ruchu drogowego. Czy jest otwarte dla grup, dla szkół? No tak, jest miasteczko rowerowe, bardzo ładne i bardzo fajne. Cieszę się, że jest w tamtym roku było mocno korzystane. No niestety w tym roku z powodu epidemii, no, na razie mamy wstrzymane korzystanie z tego miasteczka rowerowego. Mam nadzieję, że epidemia na tyle się tutaj uspokoi, te przypadki zmaleją, że będziemy mogli powrócić do korzystania z tego miasteczka, zaprosić uczniów szkoły do korzystania, no i dzięki temu będzie trochę u nas weselej. Panie dyrektorze, zapytam jeszcze o zmiany, które nastąpiły 1 stycznia w sposobie przeprowadzania egzaminów praktycznych dla kierowców. Wiem, że nastąpiło. Jakie to zmiany były? Tak, przed wprowadzeniem zmian 1 stycznia były zapisane grupy na egzamin. One oczekiwały na swoją kolej. No i czasami dochodziło do tego, że czeka 5 osób. W związku z tym egzaminy są przeprowadzane i parę godzin wymagało, żeby czasami na swoją kolej poczekać i do tego egzaminu przystąpić. Czas spędzony w poczekalni z osobami, które stresują się tym, co ich czeka, no nie jest sprzyjającym dla dobrego samopoczucia przy zdawaniu egzaminu. Powinna być uwaga i koncentracja, no ale jednak za dużo stresu nie powinno być. Czasami to rodzi duże problemy i niebezpieczne sytuacje. Myślę, że to rozwiązanie, które wprowadza umówioną godzinę na egzamin, jest dobre. Zmniejsza ten czas czekania i takiego przebywania z osobami, które się stresują. I myślę, że takie rozwiązanie będzie. To bez sensu, żebyśmy tutaj czekali na cokolwiek ileś godzin, jeżeli możemy się po prostu umówić i przyjść na egzamin czy na jakąś wizytę o danej, stałej, pewnej godzinie. To oczywiście jest dobre rozwiązanie dla osoby egzaminowanej. Oczywiście dla państwa ogranicza ilość osób, które można poddać egzaminowi. No tak, jest taka tutaj inna sytuacja ze względu na działalność ośrodka, ponieważ jeżeli mamy osobę, która przystępuje do egzaminu i popełnia błąd na placu manewrowym, no to czasami ten egzamin trwa 5 minut i egzaminator musi czekać dłuższy czas do następnego egzaminu, więc już nie możemy go wykorzystać. Po prostu on musi to przeczekać i jakoś ten czas sobie zagospodarować. No, ale to też myślę, że sprzyja do takiego
uspokojenia, zrelaksowania się przed następnym egzaminem. I myślę, że to też może jakoś wpływać i na zdawalność, i na samopoczucie i zdającego, i egzaminatora. No i w czasach, w których w tej chwili żyjemy i mamy, prawda, te mniejsze grupowanie się osób, no tylko, że tak powiem, wpływa na to, że jesteśmy po prostu zdrowsi. Oczywiście, że tak, bo jeżeli by nawet nie było tych zmian wprowadzonych 1 stycznia, to ta sytuacja z koronawirusem też by spowodowała to, że byśmy te ograniczenia mieli. Także też lepiej to rozsunąć w czasie zdawania egzaminów i też nie generować większych skupisk ludzi oczekujących. No i myślę, że tutaj sprzyja to rozwiązaniu w tej sytuacji, którą teraz mamy. Podsumowując naszą rozmowę, panie dyrektorze, od 4 maja ośrodek w pełni funkcjonuje z pewnymi ograniczeniami oczywiście. Wszystkie egzaminy na wszystkie kategorie odbywają się. Okres oczekiwania, tak jak usłyszałem, chyba tak jak było, 1,5 do 2 tygodni maksymalnie. Tak, tutaj się sytuacja nie zmieniła. Troszkę żeśmy z niepokojem oglądali, jak to może się rozpocząć, ponieważ sporo osób było zapisanych na egzamin i w tym czasie z powodu epidemii ośrodek przestał funkcjonować. Wszystkie osoby zostały poinformowane. No i teraz problem, jak rozpocząć działalność ośrodka, żeby to płynnie wrócić do pracy. Ale początek był trochę trudny, ale udało się już wrócić do w miarę przyzwoitych osiągów, czy też wyników pracy. Także pomimo tych ograniczeń zaczęliśmy pracę i sukcesywnie coraz płynniej idzie i zapisywanie, przyjmowanie nowych kursantów na egzamin. Także myślę, że jestem zadowolony z funkcjonowania tego ośrodka. Mam nadzieję, że epidemia tutaj no, nie zagrozi naszemu funkcjonowaniu i nie spowoduje sytuacji, w której będziemy musieli na nowo zwiększyć ograniczenie, czy też zamknąć ośrodek. Dziękuję i życzę tego oczywiście panu. Dziękuję za rozmowę. Tak jak państwo słyszeli, pełna działalność ośrodka praktycznie ruszyła pełną parą. Nadrabiane są zaległości w egzaminowaniu osób, które miały pewną pauzę spowodowaną zamknięciem ośrodka, ale jak państwo słyszeli, wszystko wraca na swoje tory. Także zapisujcie się państwo na egzaminy. Terminy nie są dalekie. Od 1 stycznia również weszły pewne dla osób egzaminujących zmiany przepisów. Nie czekamy w grupie, przychodzimy na umówioną godzinę, wsiadamy do auta i jesteśmy egzaminowani. Także to wszystko na pewno ma zmniejszyć stres osób oczekujących na egzamin. Dziękuję serdecznie państwu dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia.